W nowym roku zastanawiamy się, co będzie, co ten rok przyniesie i podejmujemy rozmaite postanowienia noworoczne. Co do postanowień noworocznych, to mam nadzieję, że Państwa postanowieniem noworocznym będzie dalej czytać Tygodnik do Rzeczy i namawiać do tego znajomych. A co do tego, co będzie, to właśnie w tym numerze naszego tygodnika staramy się podpowiedzieć, czego możemy się spodziewać w różnych dziedzinach życia. Na przykład, co będzie z Niemcami w Unii Europejskiej, o tym pisze Zdzisław Krasnodębski. Czy nasza armia zyska na sile, czy powiodą się zapowiedziane reformy, o tym pisze Artur Pilski. Jak będzie z tajnymi służbami, to Cezary Gmyz. Ja osobiście mam przyjemność, no może to nie jest przyjemność, ale uczciwie staram się przypowiedzieć, jaki będzie dalszy ciąg kryzysu migracyjnego i jak zmienią Europę mniejszości muzułmańskie imigranci, którzy tak licznie zjawili się w tym roku i pewnie w nowym roku zjawią się jeszcze liczniej. No i pewnie największe pytanie, na którym wszyscy się zastanawiamy, czy PiS-owi się uda to, co zamierzył. O tym akurat konkretnie Piotr Gociek, a o polityce zagranicznej Piotr Semka. Nie wymienię wszystkich. Proszę Państwa, co czeka nas w przyszłym roku, o tym piszemy w naszym tygodniku, a ja od siebie i w imieniu całej redakcji pozwólcie Państwo, że składam serdeczne życzenia, żeby ten nowy rok był takim właśnie rokiem, jaki sobie każdy z nas wymarzył i żeby z tego, co prorokujemy, spełniło się wszystko to, co najlepsze.